Cześć, witajcie na moim kanale, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję mechanicznej klawiatury Rapu V700, czyli część nowej serii gamingowej od firmy Rapu V Pro. Klawiatura taka kosztuje jakieś 400 zł, przynajmniej taka cena jest zapowiedziana oficjalnie. No i powiem Wam, że z tego sprzętu korzystało mi się naprawdę dobrze, o wiele lepiej niż z mniejszej wersji Rapu V500, chociażby z tego względu, że mamy tutaj klawiaturę numeryczną. Poza tym klawiatura jest też pełnowymiarowa i naprawdę fajnie się zachowuje. Przełączniki mamy te same co w V500, czyli są to przełączniki Kale Yellow o sile aktywacji 50G i żywotności 50 milionów klików. Więc nowa wersja tych przełączników Kale, ale powiem Wam, że całkiem fajna, moim zdaniem nie ustępująca wcale Cherry MX-om. Dlatego fajna propozycja, konkurencja dla innych klawiatur mechanicznych. Co jest minusem, to że ta klawiatura nie posiada żadnego podświetlenia. Niektórzy gracze lubią podświetlane klawiatury, natomiast niektórym w ogóle to nie przeszkadza. Dlatego myślę, że nie będzie to jakiś wielki problem. A teraz zapraszam Was już do dokładniejszego przyjrzenia się tej klawiaturze. No dobrze, więc przyjrzymy się tej naprawdę fajnej klawiaturze. Co mi się od razu w niej spodobało, to jej design. Zobaczcie, ma takie nieregularne kształty, też dwa kolory jakby przechodzące jeden w drugi. Tu mamy czerń, tu mamy kolor taki grafitowy bardziej, więc bardzo fajnie to wygląda. I też pomiędzy klawiszami widzicie taki kolor pomarańczowy. Nie jest to żadne podświetlenie, co prawda, ale też nadaje tej klawiaturze fajnego wyglądu. Łącznie z napisem V700 Mechanical Gaming Keyboard. Więc to jest bardzo fajne. Fajny jest też elastyczny kabel w oplocie, około 2 metrów długości. Mamy organizer na pas, żeby sobie spiąć nadmiar. Tyk pozłacany. Tak więc z porządkowaniem tego nie ma żadnego problemu. Zobaczcie, jest bardzo, bardzo elastyczny. Nie taki sztywny jak niektóre kable od klawiatur mechanicznych. Więc to jest oczywiście plus. Przy okazji klawiatura bardzo dobrze trzyma się biurka. Zobaczcie. W tej chwili jest na podwyższeniach, które niestety nie są gumowane, więc troszeczkę tą szczepność obniżają. Natomiast mamy takie wysokie gumki antypoślizgowe. Niestety są tylko dwie z przodu, a tu mamy tylko takie plastikowe wypustki. Mimo wszystko te gumki stawiają dość dobry opór i przy nawet intensywnym graniu ta klawiatura zachowuje dobrą szczepność do biurka. Widzicie, bez podwyższeń trzyma się naprawdę świetnie, pomimo tylko dwóch gumek. Jeśli chodzi o układ klawiszy, to jest on dość standardowy, jak w większości klawiatur gamingowych. Mamy duży Enter, długi Backspace, długie Shifty, normalną spację, no i dość duży skok klawisza. Przy okazji możecie posłuchać, jak te przełączniki typu Yellow się zachowują. Znam, że jak na klawiaturę mechaniczną to nie jest najgłośniejsza, więc da się i grać i pisać na niej. Jeśli nie widzieliście jeszcze przełączników Kale Yellow, to są właśnie one, więc mam już pewność, że właśnie ten typ przełączników jest używany w tej klawiaturze. Generalnie co jest jeszcze fajne, to że jak widzicie, pomimo braku podświetlenia, ta cała czcionka jest taka bardzo gruba, wyraźna. Nawet jak mamy minimalną ilość światła w pomieszczeniu, wystarczy sam monitor i tak wyraźnie widzimy wszystkie klawisze. A żeby nie być gołosłownym, zostawiam sam monitor. Jak widzicie, wszystko wygląda naprawdę fajnie i nie ma problemu z tym, że ta klawiatura nie jest podświetlana. Rapu V700 posiada także fajne oprogramowanie, które jest dość proste, a jednocześnie funkcjonalne. Za chwilkę sobie zobaczycie prezentację tego oprogramowania. Natomiast zobaczcie, jeszcze tutaj mamy troszeczkę klawiszy multimedialnych, powiedzmy. Uruchomienie odtwarzacza dźwięku, czyli domyślnie Windows Media Player. Wyłączenie dźwięku całkowicie. Blokada klawisza Windows, który jest tutaj. No i tryb gamingowy, który możemy sobie dostosować w oprogramowaniu. Rzućcie jeszcze okiem na tą klawiaturę, jak jest układ tych klawiszy. I oczywiście mam tutaj wyświetlacz informujący nas o wciśnięciu takich rzeczy jak caps lock chociażby. No i myślę, że z takich podstawowych cech to by było na tyle.
Przy pomocy panelu sterowania możemy w pełni skonfigurować klawiaturę mechaniczną RAPU V700. Przede wszystkim możemy wybrać częstotliwość próbkowania, w łatwy sposób nagrać i zapisać makra, a także ustawić funkcję dla każdego pojedynczego klawisza na klawiaturze. Moi drodzy, podsumowanie. Klawiatura RAPU V700 nie ma żadnych specjalnych cech, które by wyróżniały ją od innych klawiatur mechanicznych. Co prawda ma oprogramowanie całkiem fajne, nie ma natomiast podświetlenia jakichś dodatkowych klawiszy multimedialnych, gamingowych do Mac, poza tymi, o których Wam już powiedziałem. Za to wyróżnia się prostotą, dobrą jakością wykonania, dobrą reakcją, funkcjonalnością tych przełączników Cherry MX Yellow, no i dość przyzwoitą ceną jak na dobrą klawiaturę mechaniczną. 400 zł jest to taka średnia cena jak za klawiatury mechaniczne pełnowymiarowe. Więc jak dla mnie sprzęt naprawdę fajny, naprawdę ciekawy, jeśli chodzi o klawiatury mechaniczne od firmy RAPU. Jak na razie jest to mój ulubieniec i pewnie przez dłuższy czas tak jeszcze pozostanie. Przy okazji też jedna z najfajniejszych klawiatur mechanicznych, jakie dane mi było testować, pomimo że jak mówiłem, nie ma jakichś wyjątkowych cech, natomiast w praktyce sprawdza się bardzo fajnie i korzystało mi się z niej naprawdę nieźle. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, za chwilę jeszcze podsumowanie, taka ocena końcowa, a tymczasem pozdrawiam Was, cześć!